Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Diablo 4. Udało się podomykać wszelkie sprawy, więc możemy wracać do częstszych nagrań, a tym samym i Diablo powraca na nasz harmonogram. Dokładnie co i jak można znaleźć na stronie korle.pl, ponieważ pojawił się wakacyjny harmonogram, coś szalonego. Zobaczymy, jak on nam wyjdzie, a teraz zobaczymy, co to Donatan ma do powiedzenia. Po tym wszystkim... zignorowany. I rozpoczniemy akt czwarty. Donanie, mam dla ciebie list. Mam nadzieję, że tym razem przynosisz dobre wieści. To od Lorata. Wybornie. Interesujące. Kamidusz. Że co? Zwariował do reszty? Co tam napisał? Nie powiedział ci? Nie. Oczywiście, że nie. To by wymagało od niego choć odrobiny przyzwoitości. Napisał ją naszym szyfrem. Stworzył plan. Choć plan to dużo powiedziane. Chcę uwięzić Lilith w moim kamieniu dusz. Tym... w którym zamknięty był Astaroth. To możliwe? Absolutnie nie. Kamień należałoby wpierw dostroić, a do tego potrzeba eksperta. Lorat sądzi, że to ty nim jesteś. A więc jest jeszcze większym głupcem niż sądziłem. Idź do krypty Horadrimów, dobrze? Znajdę to, czego potrzebuję. Przekażesz mu to. I może wtedy zostawi mnie w spokoju. Skoro ja, tak, o! Lorat użyczył ci na wyprawę własnego konia? Co ja wygaduję? Przecież to niemożliwe. Masz talerz w mieście, to mój stary druh. Powiedz mu, że to ja cię przysłałem, a zaproponuję ci wierzchowca. Masz talerz? To brzmi jak ktoś, kto by mógł nam co najwyżej obiad zaproponować, ale dobra. Przybyłeś spotkać się z Inariusem? No właśnie, dziada, nie lubimy go za bardzo. Sam już nie wiem po co. Po Skosglen miałem nadzieję, że pomoże mi znaleźć, sam nie wiem, przebaczenie, wskazówki, cokolwiek. Mówił o proroctwie, o swojej kampanii przeciwko Lilith. Zaoferowałem pomoc, ale odparł tylko, jaki pożytek dla generała z przegranego żołnierza. Cały czas mam w uszach, w głowie krwawego barona i jego ból co do żony i córki. No ale dobrze, w liście było coś, co cię rozgniewało? Nie chodzi o to, co w nim było, tylko o to, czego zabrakło. Nie raczył nawet wspomnieć o... teraz to i tak nieważne. Zszedł z góry, owszem, ale nadal pozostaje tym samym człowiekiem, który na nią wszedł. No dobra, a więc lecimy po to, na co czekaliśmy od początku samej rozgrywki, czyli kunia? Nie no, masz talerz. Gdzie jest masz talerz? Pokażcie na mapę, muszę jeszcze sobie przypomnieć pewne rzeczy, co i jak działały. No właśnie, jak się stawiał pineski? No bo jednak tydzień to sporo czasu. Najbardziej boję się walki, co z tego wyjdzie, bo były już tak opracowane całe tutaj systemem. Co, kiedy, wzywamy, wzmacniamy, odpalamy, jak to ma tu działać, ale mam nadzieję, że 2-3 odcinki i będziemy znowu na dobrych torach, więc nawet jeżeli będą teraz lamy, może nawet śmierć nareszcie nadejdzie. No to ostatecznie liczę, że dojdziemy znowu do wprawy. No cześć, Oskar. Przyjaźnie się z Donanem, powiedział, że dostanę u ciebie kunia. Donan? Tak, to dobry człowiek. Krzewiciel wiary. Nie jak ten zrzędliwy staruch, z którym cię tu widziałem, jak mu było, Lofram, Borac, nieważne. Wiem, że ostatnio Donan nie miał lekko, więc cieszę się, że mogę mu pomóc w jakikolwiek sposób. Weź jednego z moich wierzchowców, za darmo. Uczciwa cena.
Wierzchowce można kupić u masztalerza albo odkrywać w całym sanktuarium. Kiedy zdobędziesz wierzchowca, będzie on dostępny dla każdej twojej postaci. Czyli co, jakby zacząć całą przygodę od nowa, to już mamy kunia na start? Po zdobyciu wierzchowca możesz go wezwać przez naciśnięcie w prawo, jak w Wiedźminie. Podczas dosiadania wierzchowca naciśnij RT, aby zyskać przypływ szybkości, przenikać przez wrogów. Twój wierzchowiec może się przestraszyć, gdy wokół jest zbyt dużo potworów. Jeśli pasek wypełni się całkowicie, rumak cię zrzuci i możesz wybrać swojego przywołanego wierzchowca i dostosować jego wyposażenie u masztalerza. No dobra, czyli jak w Wiedźminie, faktycznie, ale tutaj też możemy na nim... Tu też możemy na nim jeździć, jakie tempo! No i nie mogło tak być od razu? Naprawdę musieliśmy tyle misji wykonać, żeby coś tu zdziałać? A to jeszcze nie wszystko, bo mieliśmy mieć przyspieszenie. Zdobyto nagrodę. Jest! O kurcze! O kurcze, na kuń! Na kunia! Córa nienawiści. My lecimy w drugą stronę. To możemy się przenieść na teleporty. Mam nadzieję, że córa się naje, tak dostanie to, czego chciała. A my możemy lecieć na misję. Jeleśno, jak nas to dawno nie było. No najbardziej to mnie trochę przeraża teraz powrót do zarządzania ekwipunkiem, bo póki jesteśmy w trybienie, to łatwo można ogarnąć. Ale jak się z tego wyjdzie, no to już jest różnie. Co tu jeszcze mamy? Co jest na X? Aaa! Puszuroda! Dobra. Tu mieliśmy to podstawowe uderzenie, tu jest strzał, oprócz tego jeszcze wybuchy, wzmocnienia i macki. Dobra. To nie może być takie skomplikowane. Kunio, chodź, na Fusroda. Po raz drugi. Cześć, Golumy. I co, wystraszył się czy nie? Chyba nie. Te stwory nie były tak przerażające. A co dziwne, jesteśmy teoretycznie na miejscu. Gdzie jest tu wejście do ciebie? Super, ale te pineski dobrze działają. Dobra, to przenieśmy się na drugą stronę tej góry. Wyszła aktualizacja i ktoś przy okazji zepsuł pineski. No tak być nie może, ale no niech im będzie. Niech im będzie, jakoś damy radę. Na które się schodzi? Na B. Jak być minie. A już myślałem, że tego konia zjedli. Ale idziemy razem, Donan. Ja tak nieprzyzwyczajony do gry Soul of Diablo. Jeszcze nawet nie wszedłem do środka. Mamy intruskę. Nie przesadzasz? To przecież tylko dziecko. Sprowadziłeś tutaj dziecko? Tutaj? Tak właściwie to ona sprowadziła mnie. Co powiedziałeś? Mamy imprezkę? No to wbijamy. Uważaj, jak machasz tym kosturem! To nie zabawka! Kim on jest? On kiedyś mieszkał w tej krypcie, do której bezprawnie wtargnęłaś. Wytłumacz się. Jestem badaczką i prowadzę badania na temat Hora Dreamów, a raczej tego, co z was zostało. Badaczką, tak? A ktoś cię uczy? Nie mów mi tylko, że Lorat przyjął cię do terminu. Nie potrzebuję opiekuna, by prowadzić badania. Lilith... Lilith... zagraża całemu sanktuarium. Muszę się przygotować. Z pomocą lub bez. Chcesz stawić czoła Lilith? Powodzenia. Przyszedłem po swoje rzeczy. Mam nadzieję, że w nich nie grzebałaś. Zależy, czy bielizna zalicza się do rzeczy, nie, Donan? To z kim my mamy pogadać? A, z książką. Najwyższych złych można pokonać, lecz nie sposób ich zgładzić. Nawet ze swego piekielnego domu potrafią wpływać na nasz świat i pojawiać się w nim niezauważeni. Osłabieni przybierają postać osobliwych zwierząt. Jednookiej sowy, nietoperza bez skrzydeł czy zranionego wilka. Kiedyś była nawet taka piosenka, soka
Soka. Sowa bez oka. Nie możemy pogadać. Nagły atak spawacza, tak? Byłem ambitne kiedyś dzieło. Jak ta dziewczyna. Miałem mnóstwo marzeń, których świat nie zdążył jeszcze złamać. Uczakit. Chesbit Hilm. Kamień trzeba dostroić do Lilith, zanim Lorat próbuje go użyć. W przeciwnym wypadku nie zdoła jej utrzymać. Zanim odszedłem, spisałem nieco informacji na temat przebiegu tego procesu. Przeczytasz nam? Ważna rzecz. Lorat będzie potrzebował moich notatek. Magia kamieni dusz jest zdradliwa nawet w najbardziej wprawnych rękach. Miej się na baczności. Przyzwaliśmy tutaj ducha, który wpadł w szał. Lorat zapewnił mnie, że wygnano go na dobre, ale mam swoje wątpliwości. No, widzę, że to niezła impreza faktycznie była. A, myślałem, że on jest bezcenny. Dobra, pamiętam o wzmocnianiu naszych przyjaciół. No i pamiętam też o tym, że dostaliśmy aktualizację gry, ale nie wiem, czy pojawił się nerf do nekromanty, czy buff, czy... W ogóle jakoś to inaczej jeszcze działa. Tyle fajnych słówek. Lorat, prowadzisz nas gdzieś, czy my prowadzimy ciebie? Kto kogo ma prowadzić? Wśród naszych przyjaciół tego to tak nie widać za wyraźnie. Przeklęte pająki. Zawsze jakoś się wcisną. Co prawda, to prawda. Czyli trzeba przyznać, że... Brakuje mi potrzebnej esencji. Życiowo w tym Diabolo. O! To też była fajna moc. A gdzie mieliśmy... A, na RT rzucanie kuli? Dobra. To działa też? No to większość roboty nasze miniony robią, co też ostatnio mieliśmy okazję już zobaczyć. Więc test, że trochę łatwiej wrócić po czasie. No bo musimy pamiętać o mackach i wybuchowych zwłokach. Ale prócz tego to... Resztę chyba ogarną nam przyjaciele. Lilith wywodzi się z królestwa swego ojca. Nienawiści. Do tej esencji Lorat będzie potrzebował do zestrojenia. A to tego nam nie brakuje. Miałem tu gdzieś mapę. O, tu jest. Pokazuje wszystkie miejsca, gdzie nienawiść Mefista wciąż się pleni. Ale jest coś jeszcze. A, on za nami podąża. Chciałem mówić, że prowadź. W takim razie nie mamy za bardzo wyboru. Otworzysz to? Potrzebuję więcej czasu. Prosty amulet, wykonany z dużą starannością, ale jakoś nie możemy go dotknąć. No dobra, na stole leży twój amulet, o! Tak. Założę się, że Lorat wciąż nosi swój. Misja zakonu była dla niego najważniejsza. Nie mogłem oddać za to życia. Nie tak jak on. Chciałem być mężczyzną. Wyjechałem, by gonić za rodziną, wspólnotą, chwałą. I na co mi to było? Sam widziałeś, jak to się skończyło. Mój syn. Nie zrobię tego. To by i tak nic nie dało. Donanie. Nic nie rozumiesz. To, z jakiej materii powstały kamienie dusz, są równie stare, co odwieczny konflikt. Prawdziwa magia wymaga wiary i siły ducha, a ja ich nie mam. Słabość wiary rekompensują ci sprzymierzeńcy. Niby jacy? Ty? Tak. Tylko ty możesz nam pomóc. Obawiam się, że możesz mieć rację.
nie mogę niczego obiecać. Naprawdę, ale spróbuję. Zrobię to dla waszej dwójki. Zobaczymy, co staruszek ma do powiedzenia. Najgorzej. To co, możemy stąd wyjść? Kurczę, ale jaka taka fajna męska grota. Ja się wierzyć nie chcę, że on tu nie przychodził tak na samego takiego pochodzenia po okolicy. Otwieramy te drzwi. Dunanie, nie? No dobra. Ta tajemnica pozostanie zamknięta nieco dłużej. O, już nie podąża za nami, jak miło. Nerereilo, jakie masz plany? To miejsce jest prawdziwą skarbnicą. Spójrzcie tylko na to. Za zasłoną południowych dżungli pióra Kali. Znasz twórczość Kali? Jest genialna. Uwielbiam ją. Ja też. Czytałeś jej traktaty? Nieważne, opowiesz mi po drodze. Po drodze? Pomogę ci. Znam metody działania Horadrimów, waszą magię, nawet ten szyfr, którego używacie w wiadomościach. A tylko mi nie mów, że to zbyt niebezpieczne. Lilith odebrała mi matkę. Zrobię wszystko, by ją powstrzymać. Niezła przemowa. Może nawet przekona kogoś, kogo to obchodzi. No dalej. Idziesz czy nie? Ale jesteś jednym z Horadrimów. To wasza krypta, prawda? Kiedyś była nasza. A teraz... chyba czas pokaże. Dogadali się, bo potrzebujemy przyjaciół w tej drodze. Dunan, zamierzasz ponownie zapieczętować kryptę? Nie. Nie sądzę. Jeśli nam się nie uda, to i tak nie będzie miało znaczenia. Tyle dobrze, że wygodnie. Ilu ludzi żyło tu w okresie świetności? Trójka Horadrimów. Ja, Lorat, Eliasz i jeszcze Archanioł Tyrael. Anioł? Jak Inarius? Na szczęście był od niego zupełnie inny. Tyrael wyruszył jeszcze przed Eliaszem. Nie wiem, co go odciągnęło, ale widać było, że się bał. Rozpadliśmy się po jego odejściu. Czym jest Kamień Dusz? Klątwą. Zmorą Horadrimów. Ale i naszą największą bronią. Nie ma sobie równych w całym stworzeniu. Pierwsi Horadrimowie użyli tych kamieni, aby pochwycić Diablo, Mefista i Bala. Ale taka moc ma swoją cenę. Jaką? No właśnie, to zachęcił. Kamień dusz musi być bez przerwy strzeżony. Pożera twoje życie, twoje marzenia. Stajesz się więźniem tak samo jak demon w kamieniu. A w końcu, pomimo twych wysiłków, zło i tak znajduje sposób, by się uwolnić. Mimo to, nie znam lepszego sposobu na opanowanie demona. Gorzka to prawda. A ty? Znalazłaś w krypcie to, czego szukałaś? Ledwie przejrzałam kilka ksiąg, ale to będzie musiało wystarczyć. Nie powstrzymam Lilith samym czytaniem. Szkoda, bo myślałem, że właśnie jak sobie tu pogadamy, to coś zdziałamy więcej. A to wygląda na to, że nas wyganiają. Idź, no to... liczę na ciekawe opowieści. Dalek... wow, a nie, to tak... w sumie chyba wracamy do Lorata.
zapomniałem, że w tej grze występuje coś takiego jak noc. Chociaż, no właśnie, noc na pustyni nie jest taka zła, jak widać. Ale jak na Diablo, to wyjątkowo taki odcinek, w którym nie trafiliśmy jeszcze na nikogo do bicia. Może nawet dobrze, że jesteśmy w tym momencie solo, bo znam osoby, którym nie do końca by mogło to pasować. Ile tych przyspieszeń mamy? Kopytko raz, kopytko dwa? Nie, to się całkiem szybko odnawia. Więc teraz się nie dziwię, że dali nam kunia. O, a ty potrafisz przeskoczyć? Tak średnio. Nie dziwię się, że dali nam kunia, bo jeżeli przyjdzie nam robić taki backtracking, to zdecydowanie ułatwia nam podróżowanie. Potrzebuję więcej czasu. Niestety tego nie mamy akurat. Podobnie jak pieniędzy. Ale zakładam, że Lorat... To na czym my jeździmy ostatecznie? Przerażające. Prosząc mnie o pomoc, Loracie. Z kamieniami dusz trzeba uważać. Właśnie takiego Donana pamiętam. Potrzebuję powietrza. Pogadamy? Co się dzieje? Ten plan ciągle jest dla mnie niejasny. Mamy póki co szkielet. Lilith chce zgarnąć moc Mefista dla siebie. Zanim zdąży do niego dotrzeć, użyjemy na niej kamienia dusz. Przygotowanie kamienia zajmie czas, którego nie mamy. Dlaczego z nią nie walczymy? A kto z nas ma walczyć? Ty? Jej krew wciąż płynie w twoich żyłach. Nie. Walka z jej podobnymi to zawsze ostateczność. Nawet jeśli uda ci się ją pokonać, i tak powróci. Ale sprytniejszy oręż, kamień w tym wypadku, może sprostać wyzwaniu. Z czasem kamienie też zawodzą. To się może nie udać. Ale dzięki tobie się uda. Nie ma nikogo, w kogo wierzyłbym bardziej. Wiatr się wzmaga. Nie widzę jej. Taiso! Poszukam jej. Dobrze, jakby ktoś Donanowi wytłumaczył, co i jak z Taisą, żeby później nie był zaskoczony. Wasze zabawy z okiem doprowadziły mnie prosto do waszego obozu. To ty! Jeśli ją skrzywdzisz! Skrzywdzę? Dałem jej wyniesienie! Dzięki runom wyrytym w jej ciele jest niczym punkt orientacyjny. Niczym latarnia pomiędzy światami. Zabierz ją stąd. To nieistotne. Odegrała swoją rolę. Tak jak i ty. Ciesz się ostatnimi chwilami. Póki możesz. No właśnie, chciałem mówić, że liczyłem, że się pobawimy tutaj trochę. Oj, łańcuchy! A jak my mamy a dobra, idzie rozbijać te łańcuchy. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Dobra, takie ruchy, łańcuchy runiczne, żeby nas to nie atakowało i będzie dobrze. A reszta leci na tego łobuza, jakoś to ogarniemy. Rozumiem, że przyciąganie nie działa na niego, jeszcze tylko wybuchy muszę odpalić i będziemy zadowoleni. A to może w nas walić na środku. Są bloki. Okej, okay. A nie! Łańcuchy runiczne. Ale czy one zabierają też możecie? Nie, niestety nie ma tak dobrze. Więc my lecimy bezpośrednio do gościa. Tworzyć flaki i wybuchy, tak? No właśnie. No tak mówiłem, ten początek może być trochę bolesny, bo zanim się przypomni wszystko, co jak tu działało, no czuję w kościach, że nie ma tej dynamiki, która była wcześniej. Jak tu się waliło, tu co chwilę coś wybuchało, migało. Oj, znowu łańcuchy, ale to i dobrze, przy nim mogą być i łańcuchy, damy radę. Szczególnie, że wali w drugą stronę, damy radę. Nie przesadzaj, damy radę bez esencji. Najważniejsze, że wciąż żyjemy, mimo że jesteśmy na drugim poziomie świata, tak mi o tym miejsce wcześniej. Ale jestem zaskoczony, bo przyznam, że po takiej już dłuższej rozgrywce Diablo, te 27 odcinków, żyłem w takim przekonaniu... Oj, odejdź z tego! Żyłem w takim... Oj, odejdź z tego!
potrzebujesz czasu, żeby uciec? Żyłem w przekonaniu, że jak tutaj skilla rozwijać, że niby co ma być takiego trudnego, że jaki skill, tak? Do czego to by miało służyć? Teraz czuję w kościach, że to jest zupełnie inne kontrolowanie pola bitwy, szczególnie, a znowu nas tutaj spętało, szczególnie... O, teraz jego tutaj dorwało. No to nie jest to, co było wcześniej, że wybuch na wybuchu, jakieś akcje, atrakcje. Dopiero, no właśnie, nie jestem jeszcze gotów. Dopiero się przyzwyczajam do pewnych rzeczy. Więc jakby nie patrzeć, Diablo wbrew pozorom również wymaga doświadczenia, skilla, żeby wiedzieć, co i jak tutaj robić. To nie jest takie proste uderzanie tylko jednego przycisku, tak jakby się mogło wydawać. Dobra, przywołać ich tu więcej. Więc nawet się cieszę, że doszło do tej przerwy, bo wiem, że to jednak nie jest takie proste. Dobra, oj, jak nas tutaj... Dobrze, że nie gramy na jakichś dziwnych zasadach, że jak wypadnie za ring, to przegrana od razu z miejsca, nie? Oj, byś mógł wejść na te krwawe kąski. Zapraszamy wyżej. Jaki zasięg? Kurczę, ilu tam przyjaciół już ubił? O, jest, stoi w tem. Kurczę, i uciekł. Ale jeszcze są wybuchy. Jakby nie patrzeć, te wybuchy robią robotę. No wiesz, tutaj flakami go za... Wow, życie! Życie też robi robotę. Zapatrzyłem się w tę walkę. Potrzebuję czasu, żeby to zwróciła mi się esencja. Tam przesadzasz tą esencją. Dobra, coś z nas próbuje tu wyssać życie. Wiesz, buteleczki, co one tak daleko? Tak mało minionów mamy. I tutaj też w komentarzach wspominaliście, że warto rozwinąć w minionach moc taką, żeby one były mocniejsze, żeby czasem nie podały później na jedno uderzenie naszego przeciwnika, a żeby coś z tego mogło wyjść. Ale w ogóle podoba mi się ścieżka dźwiękowa, jaka zawitała tutaj w czwartym akcie. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Więc chwila dla niej. Potrzebujemy czasu, żeby ją docenić. I możemy ruszać. Nie jestem jeszcze gotowy. Dobra, póki mamy osłonę. Weźcie tu, miniony, wracać. Co was tak mało? Dobra, koniec tarczy. Ja no nie znam mi te numery. Tak na to liczę przynajmniej. Mimo przerwy wracamy. Gorzej, jak to dopiero taki rozgrzewkowy przeciwnik, a najgorsze dopiero nadejdzie. No ładnie. O! Legenda. I smutek jest taki, że nawet nie ma komu powiedzieć o tym. Pochwalić się. Cóż tu dostaliśmy? 510. Zadajesz obrażenia zwiększone za każdą sekundę spędzoną w bezruchu, maksymalnie do 30%. O kurcze, lubię nawet tak sobie stanąć bez ruchu, nie myśleć nad tym, co robię. Obrażenia od trafień krytycznych, fizyczne, szczególnie, że tu na tych pierścieniach nie mamy żadnych dodatkowych fajnych bajerów. Odporność trucizny, zimno, ogłuszenie, pobliskim wrogom, no pobliskim wrogom zadawane obrażenia. Zimno, okaleczonym wrogom, ogłuszenie, 18, dobra. Zobaczymy, ładnie wygląda na naszej ręce. No, idziemy pogadać. Żeby tylko Donan się nie obraził, że nie był wtajemniczony w to wszystko. O! Co za burza? Co tu się wydarzyło? Eliasz przyzwał Andariel. Jasna cholera. Czyli wychodzi na to, że dokończył rytuał z wulkanu. Eliasz. Człowiek, który przyzwał Lilith. Mówisz, że przyzwał też pomniejsze zło? Ogarnij się, dziewczyno. Andariel została pokonana? Tak. A Eliasz? Uciekł. Zanim Eliasz wyruszył na stepy, przybył do Havezaru. Zabrał coś, co do niego nie należało. Dlatego na niego poluje. Mam w Havezarze przyjaciółkę, która opanowała sztukę nieśmiertelności. Może znać jego sekret. Zaprowadzę was do niej. Myślałem, że naszym celem jest Lilith, a nie Eliasz.
Odnalezienie go może nas do niej doprowadzić. My zajmiemy się poszukiwaniami, a ty będziesz mógł pracować nad kamieniem. Tego chciałeś, prawda? Szlak by to. Niech ci będzie. Nieczęsto dawałeś mi dobre rady, ale te słowa akurat pamiętam. Odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz tam, gdzie nie chcesz zajrzeć. To akurat ty powiedziałeś. A, masz rację. Przygotujmy konie. Co, ktoś coś jeszcze dla nas? Mamy też swojego konia i to takiego z siodła. Na bogato. Pozostali są gotowi. Wybacz, że mówię to dopiero teraz, ale dobrze ci poszło. Pokonałeś Andariel, pomniejsze zło i nadal żyjesz. To niezwykły wyczyn. Ale niech ci to nie uderzy do głowy. Havezar nie ma litości ani dla arogancji, ani dla głupoty. Zastanawiam się, co Deckard Cain napisałby o nas w swoich kronikach. O zjednoczeniu starych przyjaciół. O nowych sojusznikach, gotowych czerpać z naszej wiedzy. Jak stawiliśmy razem czoło nadchodzącej ciemności, jak Horadrimowie sprzed lat. Byli pewnie równie zagubieni i zgorzkniali, co my. Ale Cain zawsze potrafił dostrzegać w ludziach dobro. Jedno jest pewne. Lilith chciała pochłonąć Mefista i posiąść jego moc. O to jej od początku chodziło? Nie o sanktuarium, a o piekło. A ten dureń Eliasz tego nie widział. Każdy z nas miało swoje wady, ale musieliśmy podjąć walkę. Świat miał tylko nas. No dobrze, i świat miał dla nas punkt umiejętności do rozdania, a także kolejną zakończoną misję, więc na rozwidlaną ścieżkę wybierzemy się w następnym odcinku, szczególnie, że czeka nas kawałek, ale warto by było wydać punkty, znaczy tak, i punkty, i coś tu w sklepie zrobić może, przygotować się jakoś lepiej. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.